Jak masz na imię, jeśli mogę wiedzieć? O Jezu. Co, to jest trudne pytanie? Nie, ale jest... No mam na imię Gabriel. O kurwa, proszę. Dobra, Gabriel odpada! Dwie osoby odbywają randkę w League of Legends. Kiedy między nimi pojawi się Ward, jedna ze stron może wymienić swojego partnera, uderzając Warda jako pierwsza. Para, która wytrwa ze sobą 10 minut, wygrywa sponsorowaną przeze mnie pełnoprawną randkę. Siema. Dobry. Gdzie chodzisz do szkoły? Jestem absolwentką liceum, więc będę chodzić teraz na studia. Pierogi nie lubi anime typu hentai, co o tym sądzisz? Bardzo dobrze, bo ja też nie przepadam. Nie potrafię tego oglądać. Ale próbowałeś, rozumiem. Ziomek raz mi coś tam wysyłał, ale wiesz to. W tym momencie między graczami pojawił się Ward. Osoba, która chce zakończyć randkę, może go po prostu uderzyć. Zaraz zobaczymy, co się wydarzy, ale najpierw czas na przerwę na kilka słów od sponsora dzisiejszego odcinka, czyli gry Mecharena. Mecharena to jest idealna gierka dla osób, które lubią shootery, ale nie do końca mają czas, żeby w nie grać. Jest dostępna na telefony, sterujecie w niej unikatowymi mechami, maszynami bojowymi, które możecie kustomizować pod siebie. Mecze są szybkie, krótkie, bardzo zabawne, możecie robić dzikie playsy takie jak te. Tak, zabijam typów czołem. Cały mecz pełen akcji od początku do końca możecie zagrać w 5 minut. Wasz refleks czy szybkie palce nie do końca mają tutaj znaczenie. Nie musicie być bogiem aima, żeby dobrze się bawić. W tym miesiącu w Mecharena wiele nowości. Mamy nowy sezon Battle Passa i potęgę eventów związanych z Oktoberfestem. Do zgarnięcia mnóstwo super nagród, wśród nich m.in. nowy pilot. Boar. A i Mecharena dodaje możliwość grania kontrolerem, przez to w takich warunkach domowych będzie grało się jeszcze przyjemniej. Mecharena jest kompletnie darmowa, jest dostępna zarówno na Androidy, jak i na iPhony. A jeśli chcecie dostać fajny starter pack o wartości $25 z mojego linka, zajrzyjcie do opisu. Dostaniecie skina, skrzynkę i broń, żeby lepiej wam się zaczynało zabawę. A jak chcecie pograć ze mną, tutaj macie moje ID, zapraszajcie. Najmiś na przykład mówi, że lubi śpiewać. No, mam nawet notkę na SoundCloudzie i w ogóle. O, chętnie posłucham. O kurwa, rodzice. Dzień dobry, pani tato, mamo. Teściowie przyszli. Najmiś pierogi, oferta limitowana. Jak ktoś uderzy Warda, dostajemy styl skina. Pierogi dlaczego? Za skina z 10 zł? W sensie nie kleiło się aż tak bardzo. Najmniej pewnie chciała być milsza. Ja stwierdziłem, że jak już mam to kliknąć, to tak, żeby się sprzedać. Co za zbój. Może zaczniemy od jakiegoś ciekawego faktu o zajadku. Uwielbia czerpać z życia tyle koksu, ile może. Ktoś ogląda polskie filmy, to wie, o co chodzi. Ja ogarnę mniej więcej. A jak jeszcze polskie filmy znasz? Kurka, rurka. Nie pamiętam, jak to się nazywał dokładnie ten film. Chyba Seks Misja to się nazywało. Tam, gdzie były te krasnoludki. No, Nibylandia i ten. Nie pamiętam, jak to się nazywało teraz. Jeden chłop był królikiem. Ej, tu wszyscy są pijani. Szao, stawiaj tego Warda. Teraz stawiam Warda i pierwszy, kto go zaatakuje, sprawia, że dostanę mystery skina. Co to kurwa? Dobra, Zjadek w takim razie przychodzi dalej. Belę trzymał na rękach kiedyś Michał Szpak. Tak było. Byłam jako gość specjalny na wyborach Miss Krasnobrodu w 2013 roku. Jak się czułaś wtedy, jak trzymał cię na rękach? Powiem tak, jego pierścionek mi się wbijał w dupę. Zajadek uwielbia fantastykę i Star Warsy. Może cię urażę, może nie, ale niestety nie oglądałam. Dobra, Zjadek uderzył Warda. Dlaczego? Bo nie wiedziała, co to Star Wars. Narcysia lubi Hello Kitty. Hello Kitty, czyli kotek z piekła. O Hello Kitty mam tak super przygodę. Na religii w podstawówce lekcje o Hello Kitty, że to jest przez szatana zrobione i nie można tego kupować. A mój kolor po prostu dużo za siebie mówi. Czerwone? To ładne akurat jest. Dziękuję bardzo. Wytaczam grube działa. Czy się sobie podobacie? No ja mogę powiedzieć, że jest approved. Ja generalnie jestem osobą, która nie ma preferencji co do wyglądu osoby. No mi się podoba każdy, także jak najbardziej. Napisz po nagrywkach. Pytanie moje następujące jest, no. Wolisz koty czy psy? Ja mam kota w domu, kotkę. To patrz, co mam jeszcze dla ciebie. Ja! Fajne są koty, a jeszcze fajniejsze są mystery skiny. Jak ktoś chce dostać, to może uderzyć Warda. Nie, no proszę cię, sprzedawcami to nie jesteśmy. No to powiedzcie, czym się zajmujesz w życiu. To jestem małym, aspirującym streamerem na Twitchu. Kieruję się na razie w stronę bycia psychologiem dla młodzieży i dzieci. Mamy tu kilka przypadków, na których byś mogła potrenować, szczerze mówiąc. No dobra, no to ostatnia oferta. Kto uderzy Warda, dostaje jakiekolwiek skina chce. Jezus! Jak się rzuciła! Przepraszam! Zjadek odpada! Zaczęłam grać Samirem i potrzebuję skina do Samiry. Ja się boję teraz po tym, co zrobiłam przed chwilą. A dlaczego? To było niemiłe strasznie. Wiesz co? No ja się zgadzam. Ej, Arkon, ale teraz nie było żadnej oferty. Ale dobra, Marcy się odpada.
Wyglądasz jak taki SoundCloudowy raper, totalnie. Młody Sanka na bicie! Ty, ale przecież wy obaj macie rapowe korzenie. To prawda, tak. Ile mamy wspólnego. Może jakiegoś fita zdobicie. Możemy strzelić tego, że próbki teraz nie będziemy pokazywać, ale... No czemu nie? Proszę bardzo. Czemu ja to powiedziałem? To zaczniemy może od Sagi. To o moim Kaziksie. A o, dobra, więc słuchajcie. Fajnuję Kaziksa, no i jestem zjebany! Mam ogromne czoło jak tankowy co asrany! Ta! Obciągajcie pały, rozpier... O kurwa, zajebałem się. Rozkurwaj klinikę, jednym strzałem tak jak Kaziks. Dalej nie pamiętam, ale kurwa dalej lecę. Hejka, ty Arkon, mam na ciebie dzisiaj hece. O! Wow! Dobre wow. To było, dobre, brawa, brawa. To teraz Arkon. A co ja ci mam zaśpiewać? No, wiesz co masz zaśpiewać, no. No hejka, Saga, trochę mi wpadła w oko, bo jak naga. Trochę znam ten twój name z Twitcha, bo jest z ciebie całkiem niezła bicza, yo. O, dobra, też dobre. To ja w odpowiedzi na wasze rapsy zrobię tak. No, to super, że tak zrobiłeś, ale pejtuję. Nie, bo to nie ma powodu, ja to bym poczekał na... Nie. Znaczy... Na nagrodę czekacie, tak? Co? Nie, ja nic takiego nie powiedziałem, oczywiście. Powiem ci tak, jeżeli złamiesz mi serce, to ja ci nie wybaczę tego nigdy. Okej. Ty jesteś genialny, ja bym cię brał tutaj całego jak stoisz. Z tym, że ja jestem heteroseksualny. Jeżeli tutaj się meczniemy, no to już... Dobra, Saga, wygrywamy 4 skina, ale powiedz dlaczego. Arkan powiedział, jest hetero, niestety. No hejcia. Cześć. Słuchajcie, ja od razu poddymię. Pamiętasz nasze wspaniałe wieczory śpiewanie, nie? Pamiętam, jak śpiewaliśmy. Wy też się znacie, what the fuck? Przepraszam, ale chcę skina. Nie było oferty jeszcze. Nie było oferty, ale Saga odpada, okej. No i chuj pa. Czemu Sagę odrzuciłaś, powiedz? Saga jest super, ale jest Niemiec. Przynoszę ze sobą multum dobrej energii i gniew lasowej dzidy. Najważniejsze pytanie, czy oglądasz anime? Oglądam, zaczęłam. Dopiero? Tak, więc możesz mnie wprowadzić w swój gatunek. Człowiek. Jeszcze raz poproszę. Nie mam pojęcia, ale muszę mi to wytłumaczyć. Czy lubisz muskularnych mężczyzn o stricte heteroseksualnym nastawieniu? Lubię heteroseksualnych mężczyzn, ale nie lubię muskularnych. Ływa. No i problem jest. Oj, chuj! Lepsza była! Miałem szybszy być, Anaki. Zaczynamy randeczkę w takim razie. Chciałem tylko zacząć ją od przypomnienia, ile osób Piaseczna pod rząd wyrzuciła. Dwie, ale to ze swoich powodów. Tylko tyle chciałem powiedzieć, rozmawiajcie. Hejka. Hej. Co tam u ciebie, jak tam poprzednie randki? Bo słyszałam, że już a kilka miałeś. No. Powiedz mi jakiś fakt o mojej wybrance. Interesuje się śpiewaniem. O, to no. Może mi zaśpiewać. Dobra, to dawaj razem śpiewamy, co ty na to. Ja nie umiem śpiewać. Las kotek na płotek, musisz to znać. Jestem kotek, a ty jesteś płotek, ok. Akurat jestem młotek. Ty też na pewno umiesz, jesteś kobietą. Co to jest za seksizm? Dobra, jesteś mężczyzną, weź. Do pracy. Buja! Dobra, proszę państwa! Miu pierwsza! Powiedz, dlaczego odrzuciłaś Piaseczną? Ponieważ odrzuciła przed chwilą oskiny osoby. Dobrze to zostało ograne, ja to szanuję. Cześć, przynoszę tutaj takiego oto kwiatuszka. Dziękuję bardzo, bardzo mi się podoba. Tylko szkoda, że trochę taki czarny. Okej. Okay. Opowiedz mi coś o sobie. Mam na imię Damian, lubię robić zdjęcia. Mateusz Elewengajewski to mój idol. No, i nie wiem. Sensei bardzo lubi anime. Simpuje Hinatę, ale nie wiem co to znaczy. To jest Hinata Hyuga z Naruto. Czyli lubisz postacie, które nie istnieją? Nie w takim stopniu jak Shao. To ja takie pytanie, myślisz, że Miu jest podobno do Hinatę? Powiedziałbym, że tak. To mogę zrobić jej cosplay. Można tak zrobić. Miu jest uzależniona od truskawkowego kisielu i pierogów. Umiem też się sama ugotować. Ruskie? Wszystkie mogę. Widzę, że się dogadamy. Coś się pojawiło między wami, co to jest? Co to za łabądki? Chyba miłość to jakieś przeznaczenie, myślę. Sprawdźmy, czy to przeznaczenie, czy ta miłość jest silniejsza niż Mystery Skin. Ja myślę, że tak. O, ja myślę, że nie. W sensie, Mystery Skin nie jest silniejszy niż miłość. A czy 1500 RP jest? Podziękuję. Ja też podziękuję. Czy macie jakieś pomysły na waszą randkę w takim razie? Może do jakiejś restauracji? No albo chętnie. Do parku. A może lepiej pójdźmy na jakiś piknik, zrobię sushi i wychodzi. Chciałem spróbować japońskiego jedzenia. No to mogę coś przygotować. A chodzę zapłacić za składniki. To macie czas do 23 minuty. Jak nikt się nie zdecyduje, to udajecie się na randeczkę. To ja teraz daję swoją ostatnią finalną ofertę. Jeżeli ktoś zaatakuje ward, to powiem UW. O kurwa, szybko! Jest! Brutas! No i Brutas dostanie UW. No co na privie? Ja pierdolę. Dobra, w takim razie Sensei i Mia. Miu?
Miu. Gratulacje, wybieracie się na randkę. To jak wyglądała randka, zobaczcie na końcu filmu. A teraz przechodzimy do następnej pary. Słuchajcie, no to między wami stoi już Wart. Jak w niego uderzycie, to będzie Mystery Skin. A ja w międzyczasie przeczytam bardzo ciekawy fakt, który Szymas mi wysłał. Zostałem wyrzucony przez dyrektora ze stanowiska przewodniczącego liceum za promowanie niewłaściwych wzorców wśród młodzieży. Jest to prawda. No niestety okazało się, że jak na takim stanowisku nie można chodzić z bluzą z fiołem. Nawet nie można proponować pierwszoczkom pójście na piwa. Ja nie wiem, o co chodzi. Jestem z policji. Dobra, mam kolejny ciekawy fakt o Szymasie. Był top 1 w Polsce w Clash Royale. No tak. Ała. Grałaś kiedykolwiek pewnie. Grałam raz, jak mnie koledzy namówili. No mi jeszcze, że jakoś nie zachęciła. Mogę powiedzieć, że w LoLu jestem lepszy od Szao, nie? Czekaj, czemu? Też mam Mastera na łeście, w sensie aktualnie nie, ale miałem. No to kurwa, no nieźle. No to trzeba będzie zrobić jeden V1, ej. O partnerkę, stary, też jestem czakterem. Czekaj, co, Kiki, słyszałaś to? On chce cię sprzedać 1v1. Nie, nie chcę, ja wiem, że wygram, spokojnie. To wychodzimy z tej gry, robimy duel. Chyba, że Kiki się nie zgadza. Proszę bardzo. O mój Boże, gra z egzostem, cicho. Ale że mokry pies Yasuo, ojojoj. Lecimy, proszę państwa. HP wygrywa Szymas. I on wjeżdża w Szaosa! Co tu się dzieje?! Pierwszy raz widzę taką sytuację! No debil po prostu igneta dużo. Nigdy nie widziałem, żeby Szao miał mniej HP niż przeciwnik. Dwa, sorry. To ja podpytam Kiki, czy ty masz swojego faworyta? Ktoś wolisz, żeby wygrał? Nie, z Szao jeszcze nie rozmawiałam, więc ciężko mi powiedzieć. Co się dzieje?! Jak to?! Co się stało?! Dziękuję za partnerkę. Bez Beki ja pierwszy raz widzę, żeby Szao 1v1 przegrał. Jako że Szymas wygrał duel, no to tylko i wyłącznie od Kiki zależy, czy pójdą na randeczkę, czy nie. Teraz pytanie do ciebie, Kiki. Czy wybierasz randeczkę, czy wybierasz skina? Mam jedną rzecz, która mnie trochę zniechęciła. Kiko, proszę. Exhaust. Tak, na pewno Exhaust. Ze względu na demoralizowanie młodszych osób wybieram skina. Lord Szymas postawił na szali swoje zwycięstwo, w ogóle spocił się, żeby wytoczyć Yasuo, żeby tylko pokonać Szao, a Kiki mówi skin. Mam 3 króliki, takie jeśli chodzi o zwierzęta. O kurde, króliczki? Ale szad, ja na przykład u babci to mam kury i mam nawet swoją wytresowaną. Ostatnio właśnie biorę te kury z gniazda, jak jajka chcę zebrać. Zawsze jak je położę już na ziemi, to siedzą takie stecekowane. Teraz, jak były 3 obok siebie, wziąłem je w taki krąg ułożyłem. I wyszedł taki pentagram z kury. Przepraszam, czy ty nawet... Stop! Co? Patrzyły się na mnie i tylko miały what the fuck. Najpiękniejsza rzecz, jaką zobaczyłem w życiu. Nawet po zobaczeniu zdjęcia Kiki? Przez to, że wyglądam jak menel, okej, okay, i jestem gruby, ja nie patrzę na wygląd, tylko na osobowość. Kiki, a czy ty patrzysz na wygląd? Jeśli kogoś nie znam, w sensie w realu załóżmy, to wiadomo, że najpierw spojrzę na wygląd. Ale jeśli kogoś poznaję przez internet i ktoś jest spoko z charakteru, to wygląd już nie ma dla mnie tak zbytnio znaczenia. Dobra, jak ci się podoba charakter Frutasa w takim razie? Wydaje się bardzo sympatyczny. Mystery Skin za uderzenie w Barda. Dobra, słuchaj, powiem ci tak. Niestety... Brutas! Przepraszam, musiałem, ale moją jedyną, najprawdziwszą miłością jest moja dzida. Kocham ją nad życie i nie opuszczę mojego panteona, przepraszam. Arkon, ja zacznę od razu. Szczerze twoje to, bo wiem, że jesteś heteroseksualny, dzisiaj nam się z tego zwierzyłeś. Ale powiem tak, ja wierzę w miłość platoniczną i prawdziwi bracia siebie zawsze poznają. Myślisz, że my jesteśmy jak bracia? No nie wiem, tak mi się wydaje, że nie, bo ja gam panteonem, ty masz Jona. A to czemu tak mówisz? Bo powiem tak. O ty! Arkon nie czekał! Chciałem spytać, ile masz lat, ale to chyba nie do końca wypada. W którym roku się urodziłaś? 04. I co, czyli 18 w tym roku? Tak, już po. Co robiłaś w urodziny? Urodziny? W urodziny miałam 18. A gdzie? Jakaś domówka, czy...? Wiesz co, po staremu w remizie. O, nice. Tak. Nie wiem, czy kiedyś mnie widziałaś, bo jest taki kanał na YouTube, nazywa się Dr. Hodo. Ja tam czasem występuję. Tak? Muszę sprawdzić. Okay. Na początek. Bela chciałaby odwiedzić Koreę, powiedz którą? A którą można odwiedzić? Myślę, że można obie, ale z niektórej można nie wrócić. Chciałabym odwiedzić południową, ale północa też by nie była zła do odwiedzenia, tylko by było, no, trochę z taką nitką adrenalinie. Co tam jest takiego, co cię przyciąga? No, przyznam się do tego, ale słuchaj.
Co? Ktoś ją zbanował, wyrzucił z serwera. Ona chciała powiedzieć, słucham K-popu. Bella Arkoan, za uderzenie w tego Warda jest teraz dwa mystery skiny. Ja podziękuję, ja bym chciała kontynuować. Arkoan mi napisał, że podczas swojego ostatniego spektaklu wywalił się na środku sceny i zarył głową o podłogę. W zasadzie miałem tak, że trochę się bałem, czy nie dostałem jakiegoś wstrząsu czy coś. Może coś wtedy się na stałe zmieniło we mnie. Śmiali się ludzie na widowni? Bardziej chyba było... ja nie wiem, ja trochę mało słyszałem, bo miałem... Wstrząśnienie mózgu. Klei się ta rozmowa, nie powiem. Dobra, nie wiem, no sorry, nie mogę, nie mogę. To? No nie miałem vibe'u, no. A na imię Arkoan to jeszcze w tym wszystkim kiedyś już byli. Ej, no właśnie, halo! To więc to nie jest nasze pierwsze spotkanie. Jak się tam tak spotkanie zakończyło, przypomnijcie mi? Ja wtedy wybrałam skinę, no tak. Czy teraz będzie tak samo, na imię? Powiedz szczerze. Zobaczymy od rozmowy. Ja to z tego co wiem, to Arkoan to teraz jest... No musiałbyś mnie przekonać, Hado, tak szczerze. Czyli jest opcja na przekonanie, aha, okej, okay, dobra. Nie wiem, czy dasz radę, bo Arkoan to jest naprawdę szlachetne serce. Mówiłam, że lubię śpiewać, więc mogę ci zaśpiewać. No, okej, okay, słucham. Never gonna give you love, never gonna let you. Piękne to było. Zgadzam się, bardzo mi się podoba dobór repertuaru. Nad tym pięknym Wardem z dwoma łabędziami pokazuje się teraz karteczka Mystery Skin. Skąd jesteś na imię? Czy jest jakaś opcja na mity? Ja jestem z Małopolski, więc... Ja jestem ze Śląska, także połączenia są dobre. No to słuchajcie, jest 30 minuta w grze. Jeżeli do 31 minuty nikt się zdecyduje, to idziecie na randkę. Podwyższam stawkę, dowolny skin w lidze. Ja myślę, że taka okazja, żeby się... Nejmiś, co? Jak to? Ja już myślałem! No hejka, Nejmiś. Hejcia. Z tego co wiem, to mieszkasz w Niemczech, tak? Tak, mieszkam w Niemczech. Generalnie jestem prawie Niemcem. No ja generalnie to chodziłam na rozszerzony niemiecki. O, to może po niemiecku porozmawiacie, ej. Nein. Och, mein Gott. Popularne niemieckojęzyczne powiedzenie przetłumaczone na język polski brzmi saga saga mała knaga. To niezłe faktycznie. Tak mi słów. Coś się pojawiło między wami, co to jest? O nie, ja taki nie jest. Generalnie pieniądze się dla mnie nie liczą. A za Mystery Skina? Dobra, Saga! Nie, właśnie! Problem jest taki, że Saga zmienił nick na GS Shao. To ja, Shao, mam nick Dr. Saga i ten skin należy do mnie! Czekaj, co? Ja mam nick Dr. Saga, on ma nick GS Shao. Jaku? Wie. Proszę Państwa, to tyle. Okazuje się, że w tym filmie zeswataliśmy jedną parę. Miu i Sensei na randkę wybrali się na Summoner's Rift. Dostali po pięknym skinku. Idealnie się dopasowaliśmy. I bawili się tak. Lekka kraksa. Subskrybujcie ten kanał i obejrzyjcie sobie ten film. Elo.